W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 odbyły się eliminacje do konkursu BHP organizowanego przez Południowy Koncern Węglowy Zakład Górniczy Sobieski. Kwestie BHP są istotne nie tylko w górnictwie, jednak na każdym stanowisku pracy, dlatego Południowy Koncern Węglowy obiera sobie za cel promocję tego typu zachowań i wiedzy wśród zarówno uczniów, jak i pracowników Południowego Koncernu Węglowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, gdzie aktualnie jesteśmy na konkursie BHP. Przystąpiło do niego 60 uczniów. Test wielokrotnego wyboru nie należał do prostych. Należało się bowiem wykazać naprawdę sporą wiedzą. Pytania były trudne. Test był wielokrotnego wyboru, który zmuszał uczestnika konkursu do posiadania gruntownej wiedzy. To nie mogła być zgadywanka. Tu trzeba było po prostu wiedzieć. Obejmowały przepisem i kodeks pracy, i przepisy górnicze, prawo górniczo-geologiczne, prawo wykonawcze wynikające z ustawy głównej. Także, żeby do tego konkursu przystąpić i dojść do finału, uczestnik musiał wykazać się bardzo dużą wiedzą. Na uczestników eliminacji czekały m.in. pytania o to, jakie ściany zalicza się do ścian prowadzonych w warunkach specjalnych, czy też dotyczące prędkości jazdy kolejki szynowej spongowej. Łatwo nie było, a rozwiązać trzeba było aż 30 zadań. Tylko 6 uczniów mogło dostać się do finału, który odbędzie się w listopadzie w Zakładzie Górniczym Sobieski. Wówczas kolejny test pisać będą zarówno uczniowie, jak i pracownicy zakładu. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody, bo na pracowników będą czekać nagrody finansowe, a na uczniów m.in. tablety. Nad przebiegiem eliminacji cały czas czuwała komisja, w skład której weszli przedstawiciele działu BHP PKWZG Sobieski, Jolanta Składzień, Marek Mamica oraz Mieczysław Słabosz. Ze strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 dyrektor Simona Smugowska, Roman Pawlik, Elżbieta Pokorska i Robert Trojanowski. Po rozwiązaniu testów przez uczniów jury przystąpiło do oceny prac i wyróżniło 6 najlepszych. Najwięcej, bo 17 punktów zdobył Krystian Wylężek. Uczyłem się, tak z czystym sercem mówiąc, tak 3 popołudnia głównie. Tak właśnie materiały, na pewno też pomogła strona internetowa konkurs BHP, tam gdzie można było podpatrzeć i no, internet naprawdę był pomocny, można było wyszukać przykładowe testy i z odpowiedziami można było się na pewno dobrze przygotować. O 2 punkty mniej zdobył Patrycjusz Sroka. 14 punktów otrzymał Adrian Koczur, a po 13 Norbert Wierzbiak, Adrian Wylężek i Wojciech Wójcik. Jesteście zaskoczeni, że znajdziecie się w finale? Ja tak. Nie wiem jak kolega, ale jestem bardzo zaskoczony. Myślałem, że poszło mi o wiele gorzej. A wiążecie swoją pracę w przyszłości, żeby pracować właśnie na kopalni? No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że po to tu przyszliśmy do tej szkoły właśnie, żeby w górnictwie pracować. Na pewno taki konkurs daje nam dużą wiedzę w przyszłości w pracy. Na pewno zdecydowanie. Grono pedagogiczne szkoły podkreśla, że wiedza o BHP jest szczególnie istotna i nauczyciele przekazują ją uczniom. Mamy taką tendencję społeczną do lekceważenia przepisów wszelkich. Niemniej jednak przepisy BHP to są te, o których nie powinno się mówić, że są po to, aby je omijać, tylko są po to, żeby je stosować. Brak znajomości tych przepisów po prostu może zagrażać naszemu życiu, a w zakładzie górniczym na pewno. Jest to o tyle ważne, że z całą pewnością część z tych uczniów placówki w przyszłości zasili szeregi pracowników PKW. Finał już za kilka tygodni, ale jak mówią członkowie jury, uczestnicy konkursu nie mają co liczyć na taryfę ulgową. Jakie pytania będą na finale? Czy to, że tak powiem, w związku z tym, że ci najlepsi mają dużą wiedzę, no to będą jeszcze trudniejsze? Pytania będą obejmowały ten sam zakres tematyczny, czyli te same rozporządzenia, te same regulacje prawne plus kodeks pracy i zagadnienia podstawowe. Poziom pytań będzie podobny, tudzież zagadnienia inne mogą się spodziewać, robót strzałowych mogą się spodziewać, innych pytań, nie z tego zakresu, które były w eliminacjach. Pytania z pewnością nie będą należeć do łatwych. Kto wygra, o tym dowiemy się w listopadzie.